Ej, wszystkim ten ligowski i znowu taki jakiś randomowy gameplay po prostu Stefa. Co się stanie, to się stanie i... No sorry, że nie uratowałem cię. Co się stanie, to się stanie i to wrzucam na kanał. Czytałem komentarze na tym poprzednim filmie właśnie z tego takiego randomowego gameplaya i zauważyłem, że ludziom to się nawet spodobało i chcą więcej, więc... Proszę bardzo, chcecie to macie, ja mogę wstawiać takie filmy, bo takie filmy mi się bardzo łatwo robi. Ja teraz nawet polubiłem tą Brygadę Graczy, nie? Ja nigdy w sumie nienawidziłem Brygady Graczy, ja po prostu nie lubiłem Brygady Graczy. Ale ja teraz ani nie lubię, ani nienawidzę. Gdzieś po środku jestem, jeśli chodzi o moje zdanie o tej całej brygadzie. Mi się to bardzo spodobało, że oni dodali ten właśnie serwer casualowy. Ja nawet gram na nim teraz, bo naprawdę brakowało takich serwerów i dobrze, że dali. I nawet dobrze zrobiony. Ja się bałem, że mało ludzi by grało właśnie w takiego casuala. Nie wiem, chyba większość polskiej społeczności TF-a woli grać właśnie na takich orange'ach, tu fortach i coś takiego. I nie lubią casuala. A ja właśnie wolę casuala niż właśnie takie mapy tu fort. Ja wiem, że tu fort to tak naprawdę mapa casual, ale ja nie zaliczam Turbine, tu forta i innych map, w sumie Capture the Flag, jako mapy casualowe. To tak naprawdę są serwery społeczności. Bo jak ja mówię casual, to chodzi mi właśnie o takie mapy i tryby z jakimś celem, z jakimś obiektywem do przejęcia, nie? Na przykład payload, ładunek, albo wiecie, punkt, coś takiego. Bo na tu forcie nie ma sensu przejmować. Bo to jest taka niepisana zasada, nie? Po prostu nie przejmuje się inteligencji na tu forcie. Tak community sobie wymyśliło, w sumie na każdej mapie CTF. A teraz ktoś pewnie powie, no bo casualowe serwery społeczności to też nie mają sensu, bo po co przyjmować, nic się nie dostaje. To jest bardziej dla fanu niż dla jakiejś nagrody czy coś. Na casualu zwykłym, nie na serwerach społeczności, na zwykłym casualu, na matchmakingu też nie ma żadnej nagrody. Jest jakiś level, ale to jest tylko tak naprawdę kosmetyczne, to nic ci nie daje. Właśnie największa różnica między właśnie zwykłym casualem a serwerami społeczności, które są casualowe, mają tryby casualowe, to jest taka, że po prostu na zwykłym casualu może grać każdy, co nie? Ludzie z różnych części świata po prostu grają, rzadko co ze sobą gadają, po prostu grają, żeby grać. A na takich serwerach społeczności casualowych to już ludzie gadają dosyć często, bo na przykład taki polski serwer. Bo na polskim serwerze to zazwyczaj 99% graczy to Polacy są, więc można porozmawiać po polsku. Nie trzeba po angielsku gadać do jakiegoś Ruska, który nic nie rozumie. Właśnie dlatego ja chciałem taki właśnie polski serwer społeczności, ja sam chciałem zrobić. W ogóle opowiem wam taką historię, ja nie wiem czy ja to kiedyś opowiadałem na jakimś streamie czy coś, ale ja kiedyś rękę złamałem, jak miałem 7-8 lat chyba. Nie pamiętam dokładnie ile miałem. Złamałem rękę na takiej deskorolce dwukołowej. Wiecie jak one wyglądają? Po prostu mają jedno koło... pokażę na ekranie po prostu podczas edycji jakieś zdjęcie. Ja na takich deskach umiem jeździć, to naprawdę nie jest trudne i fajnie się na tym jeździ. Jak ja sobie tą rękę złamałem na tym? No wywaliłem się po prostu i przewróciłem się na swoją rękę. Dosłownie przewróciłem się na swoją rękę, lewą rękę. Więc tak naprawdę sobą złamałem rękę. Nie od upadku. Swoim wielkim ciele. Ja jechałem sobie, jechałem i najechałem na jakiś, nie wiem, papierek czy jakieś inne takie, jakaś naszywka po prostu leżała, nie wiem, coś podobnego i po prostu wywaliłem się na swoją lewą rękę, tak. Ale to jeszcze nie wszystko, nie, bo po tym złamaniu ręki ja tak siedziałem sobie na chodniku, nie, zwijałem się z bólu przez chwilę, ale po 5 minutach, tak nie wiem, 5-8 minut minęło i już przestało mnie kompletnie boleć, w ogóle nie czułem bólu. Mogłem normalnie ruszać tą ręką, mogłem wszystko robić, ale ona nadal była złamana. Może wam pokażę, jak ona była ja nie wiem, jak wam w Paint'cie narysuję, czekajcie. Oto, załóżmy, że to jest moja ręka, nie? Bardzo ładnie narysowałem. I tu jest normalnie kość, nie? Tu jest taka inna kość. Ale ja ładnie rysuję i ja nie mogę. Wiecie co, inaczej to zrobię, tak będzie łatwiej. Tu jest kość i tu jest kość. Jeszcze szybko powiem, że ja nie pamiętam jak dokładnie to wszystko wyglądało, ale mniej więcej opiszę co się stało. Jak ja upadłem, nie? To ta kość, jedna z tych, chyba ta, zrobiła po prostu takie coś. I właśnie tak miałem złamaną rękę. Ja mogę tutaj się mylić, ale no wiecie, ja właśnie tak to zapamiętałem i tak jak zapamiętałem, tak wam mówię. Więc ja sobie tak rękę złamałem, w ogóle nie czułem bólu. Jeszcze tak z dobre 2 godziny, może godzin, 1,5 godziny, coś takiego. Biegałem sobie jeszcze po podwórku. Kakałem, bujałem się, jeździłem. Huśtałem się na robiłem wszystko, co, nie wiem, normalny 8-latek by robił na dworze.
Cały czas miałem tą rękę złamaną, ale nie miałem pojęcia, że mam rękę złamaną. Ja po prostu myślałem, że upadłem, o, bolało, już przestało, jest super fajnie, świetnie. W jakimś czasie musiałem wrócić do domu, bo obiad był, musiałem wrócić, nie? Bo jak można na obiadek się spóźnić, po prostu spóźnienie na obiadek to jest grzech. Więc wróciłem do domu i hopie, moja babcia zauważyła, że moja ręka jakoś tak dziwacznie wygląda, nie? Tak jakby taka grubsza by była. I od razu do szpitala pojechałem. Wiecie, co jest jeszcze śmieszne? Jak ja już byłem w szpitalu i tam nastawiali mi, nie? Tam coś tam robili z moją ręką, nastawiali czy coś tam. Właśnie to całe nastawianie bolało bardziej niż złamanie tej ręki. Naprawdę. Ja nie wiem czemu, ale tak po prostu było. Parę tygodni musiałem chodzić w takim, nie wiem, gipsie, nie? Miałem rękę w gipsie, tak wyglądałem jak cyborg trochę. Więc moja lewa ręka była, że tak powiem, bezużyteczna. W sumie nie była bezużyteczna, bo nadal mogłem grać. To też jest śmieszne, ja sobie grałem normalnie, nie? Jeszcze jak miałem złamaną, ale direct hita dostałem. Ja normalnie sobie grałem jak miałem złamaną rękę, nie wiem, w Team Fortress, nie? Na laptopie, bo wtedy jeszcze laptopa miałem, który 30 FPS-ów robił w CS-ie. I no, taka historyjka z życia doligowskiego, że tak powiem. Ja nie wiem, czy ja to już opowiadałem. Jeśli tak, to no cóż, macie powtórkę. Może na lewie to kiedyś opowiadałem, bo na filmiku wątpię, że to opowiadałem. Pewnie większość ludzi powie, że o, doligowski, ściemniesz, tak się nie stało. Jak mogłeś nie wiedzieć, że rękę sobie złamałeś? Wiesz co? Mnie to nie obchodzi, czy ty mi wierzysz, czy nie. Tak się stało. Możesz sobie nie wierzyć. Naprawdę, mnie to nie obchodzi. Ja tylko opowiadam to, co się stało. Oj, umarłem. W ogóle, jeśli kiedykolwiek zamaliście sobie, nie wiem, rękę, nogę, szyję, nie wiem, cokolwiek, napiszcie w komentarzu swoją historyjkę. Chętnie przeczytam sobie. Jezu, ile tu jest bydła? Bydło wszędzie, bydło Więc no, mnie ta cała sytuacja trochę śmieszy, bo... No błagam. Złamałem rękę i nawet o tym nie wiedziałem i dosłownie jeszcze po podwórku biegałem i się bawiłem. Jeszcze jak macie jakieś pytania, to możecie pisać w komentarzu, ja z chęcią odpowiem. Jakieś ciekawe pytanie zadacie, na które warto odpowiadać. I no, dzisiaj był taki randomowy gameplay, nie? Po prostu gram. Tak jak ostatnio. W komentarzach pod tym ostatnim filmem właśnie z takiego gameplaya randomowego to widziałem, że lubicie takie filmy i że komentarze właśnie było, że mogę wstawiać takie filmy, bo są fajne. Więc no, będę takie filmy częściej wstawiał. Jak będzie jakiś temat, o którym chcę pogadać albo po prostu, nie wiem, chcę sobie pograć z jakąś bronią i nagrać jakiś filmik, to proszę bardzo, mogę odpalić nagrywanie, zagrać i filmik zrobiony. I cieszę się, że właśnie takie komentarze były pod tym filmem. Bo ja myślałem, że wiecie, nie będziecie lubić takich filmów. Ale dobra, to było chyba na tyle. Jeszcze raz, jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, z chęcią odpowiem. I no, widzimy się w następnym odcinku. Umarłem, bye bye.